Otwieram dyskusję senatorską. Proszę bardzo, pan profesor Rowicz pierwszy zgłaszał, proszę. Ja bardzo krótko chciałem tylko nawiązać do wystąpień pana profesora, pana przewodniczącego Towarzystwa Leśnego, także pana Łowczego. Uważam, że te uwagi są bardzo racjonalne, bardzo słuszne i my powinniśmy w jakiś sposób to w naszym rozwiązaniu uwzględnić. Dziękuję bardzo. Pan senator Stanisław Jurcewicz. Dziękuję bardzo państwo przewodniczący, panie i panowie senatorowie, zaproszeni goście i osoby biorące udział. Myślę tak, jestem zaskoczony i to wyraźnie chcę powiedzieć. Jeśli chodzi o ogólne przepisy, to normalne stowarzyszenie. Natomiast pragnę przypomnieć, że to jest na majątku państwa. Taka drobna różnica. Nie przypominam sobie stowarzyszenia o takim statusie na majątku państwa. Generalnie nadzór sprawowany, ale no, widać w wypowiedzi pana mecenasa, że chciałby utrwalenia dalej tego, tak to odbieram. A dlaczego nie opinia właściwego ministra? No zaskakujące. Pan mecenas, przedstawiając opinię, który zdaniem, pan mecenas, bo tu pan był, mecenas reprezentujący, no właśnie, bo tu był, bo tu był pan mecenas, wie, bo tak skwapuje no, ale tu się na mnie, był pan mecenas, patrzy, tak, tak. Przepraszam, pan mecenas reprezentujący PZDU. Jeszcze raz podkreślam, to jest skarb państwa, to jest majątek państwa. Moim zdaniem nad wyraz powinna być jeszcze bardziej wnikliwa opinia ministra właściwego. Następna sprawa, a dlaczego nie opiniowanie uchwał czy uchylanie? Znowu majątek Skarbu Państwa. A teraz przejdę do sprawy, którą podnosiłem na poprzednim posiedzeniu dotyczącej wykonania wyroku Trybunału w zakresie prawa łowieckiego. Jak państwo sobie przypominają, budziła wątpliwości składka i muszę poinformować zarząd PZDU i proszę to przyjąć, ja przyjąłem to z pokorą, że myśliwi zauważyli pracę Komisji Ustawodawczej w pozytywnym kierunku. Jeśli panom zarządowi to nic nie mówi, to szkoda. Zatem będę wprowadzał poprawkę dotyczącą procentowej składki, za chwilę ją podam. Teraz chciałbym się odnieść bardzo krótko. Pan przedstawiciel PZU, zarządu, podawał, no moim zdaniem, nieprecyzyjnie selekcję osobniczą. Dlaczego? Tak na inżynierskie podejście podawał wiek. A jeżeli wiek, to w klasach wieku i to nie jest moim zdaniem selekcyjność, tylko populacyjność. Ale to być może, ale będzie pan miał możliwość jeszcze się odnieść. Ja tylko mówię, że pewien obraz dla mnie został zaburzony i nie jest to właściwe określenie moim zdaniem selekcji. Ostatni element, zanim poprawki przedstawię państwu i bardzo bym prosił o sekretariat o przekazanie już państwu senatorom, że ilość zakładanych projektów świadczy moim zdaniem o potrzebie analizy i wprowadzenia zmian. Pani z Ministerstwa Ochrony Środowiska dobitnie mnie o tym przekonała. Wysoka Komisjo, będę chciał zgłosić poprawki dotyczące w sensie ogólnym, jak państwo macie przed sobą. Blokowo powiem, do czego one zmierzają. Po pierwsze, właśnie nie zasklepiania arbitralnego działań, a zapewnienia bardziej demokratycznego i wyborów, czyli większego udziału członków w tym stowarzyszeniu. Powołania ze swego grona niektórych ciał. Następnie będę proponował
aby wyrazy 7%, które wstępnie podawałem na poprzednim posiedzeniu komisji, zastąpić cyfrą 5%. W artykule 1 punkt 5 w ustępie 1, 1a po wyrazie wynagrodzenia dodaje się miesięcznego i zmierzając do selekcji osobniczej macie Państwo w poprawce 7 także odniesienie i uregulowanie tej sprawy. Ponadto w 8 poprawka, drodzy Państwo, 8, zaraz powiem czego dotyczy w opisie postępowania właśnie dyscyplinarnego. I to by było tyle. Zatem bardzo proszę połączone wysokie komisje o przyjęcie proponowanych połączone czy tylko ustawodawcze? Połączone, przepraszam. O przyjęcie proponowanych poprawek. Dziękuję za uwagę. Pan senator Rulewski, proszę bardzo. Podnieść w poprawce numer 8, mianowicie postępowanie przed sądem dyscyplinarnym łowieckim uwarunkowane jest uprzednim skazaniem. Uzyskanie nadaniem prawomocnego skazania przez sąd za przestępstwo wykroczenie. Pytanie jest moje, czy to jest, bo to jest taka spójnia, czy nie może być niezależnie od wyroku sądu też orzecznictwo sądu łowieckiego? I czy to musi być tak uwarunkowane? Sąd może zresztą odstąpić od skazania, od wydania wyroku, a zdaniem samorządu, zdaniem stowarzyszenia, zrzeszenia jednak kara powinna być nałożona. Takie pytanie do autora. Do autora poprawki. Do autora poprawki. Panie senatorze Jurcewicz, pytanie było do pana skierowane. Tak, ale był przed chwilą zajęty. Proszę o powtórzenie jeszcze. Przed głosowaniem. One będą krótko omówione przez biuro legislacyjne przy każdym. No to już teraz. Tak. To już teraz, ale za chwilkę, bo jest kolejność. To może pan już jest w stanie odpowiedzieć? Ja będę prosił pana doktora Jarentowskiego w tej sprawie. Dobrze, a to za chwilkę, to na końcu, a teraz pan senator Gorczyca. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym zgłosić dwie poprawki mające na celu poprawienie nadzoru organów państwa nad Polskim Związkiem Łowieckim, który gospodaruje majątkiem Skarbu Państwa, czyli zwierzyną, oraz wykonuje zadania w zakresie administracji publicznej. Pierwsza poprawka to jest w artykule 32. Po ustępie 4 dodaje się ustęp 4a w brzmieniu: Statut Polskiego Związku Łowieckiego podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw środowiska. I druga poprawka w artykule 35 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: Minister właściwy do spraw środowiska uchyla w ramach nadzoru sprzeczne z prawem bądź statutem Polskiego Związku Łowieckiego uchwały Polskiego Związku Łowieckiego. Co chciałbym powiedzieć? Bardzo dobrze, że pan mecenas reprezentujący Polski Związek Łowiecki przypomniał mój wniosek o ten nadzór ministra, który był zgłaszany w 2009 roku. No i muszę tutaj powiedzieć, że minister się oczywiście mylił, ponieważ nie ma chyba drugiej takiej instytucji w Polsce, która ma niezatwierdzany statut przez organ nadzorujący, czyli przez Ministerstwo Środowiska, bądź też przez Sąd Rejestrowy. No, taka sytuacja nie musi być. I chciałbym powiedzieć, że w zakresie kontroli statutu PZD-u przemawiają takie okoliczności, jak to, że Polski Związek Łowiecki od 1953 roku nie jest dobrowolnym stowarzyszeniem, o tym mówił już pan przewodniczący, ale zrzeszeniem, do którego przynależność jest dla obywateli polskich warunkiem możliwości prowadzenia gospodarki łowieckiej, w tym wykonywania polowań. Działalność Polskiego Związku Łowieckiego skupia się na realizacji zadań z zakresu administracji publicznej, co potwierdza wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 6 listopada 2012 roku oraz najnowsze orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zaakcentowano, że Polski Związek Łowiecki jest organizacją pełniącą zadania publiczne, w związku z czym spoczywają na nim szczególne obowiązki. Polski Związek Łowiecki gospodaruje przy tym mieniem państwowym znacznej wartości, to jest zwierzyną w stanie wolnym. Otrzymaniu tak daleko idących przywilejów powinno towarzyszyć zwiększenie kontroli ze strony państwa. Nawet w przypadku nie mających tak poważnych zadań stowarzyszeń, ich statuty przed rejestracją podlegają kontroli organów państwowych sądów, podczas gdy Polski Związek Łowiecki jest w tym zakresie całkowicie autonomiczny i pozbawiony kontroli. No i charakter powierzonych związkowi zadań wskazuje, że powierzone ministrowi właściwemu do spraw środowiska uprawnienia nadzorcze nad Polskim Związkiem Łowieckim powodują, że powinien mieć on uprawnienie do zatwierdzania statutu Polskiego Związku Łowieckiego. W mojej ocenie ważne jest, aby minister miał obowiązek uchylić uchwały Polskiego Związku Łowieckiego sprzeczne z prawem lub statutem. I o to mi chodzi i chyba państwo się z tym zgodzicie, bo to jest dosyć logiczne. Bardzo pan przewodniczący Seweryński, później pan senator Borowski i pan senator Skurkiewicz. Ja chcę zwrócić uwagę na niezręczność językową, która występuje w tekście tej ustawy i to nie jeden raz, a mianowicie mówi się w dodanym rozdziale 9a, taki tytuł ma ten rozdział, odpowiedzialność przed dyscyplinarnym sądownictwem łowieckim. W Polsce mówi się, że przed sądem się odpowiada, prawda? I potem jeszcze w 50 artykule C znowu jest to sądownictwo łowieckie. Myślę, że na tym etapie ten błąd językowy można jeszcze wyeliminować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście, że przed sądem dotyczy, że tak powiem, całego systemu sądownictwa. To jest zrozumiałe. To jest zrozumiałe. Pan senator Marek Borowski, proszę bardzo. Pan senator Jurcewicz w swoich poprawkach, w poprawce trzeciej, w artykule pierwszym ustawy skreśla punkt trzeci. Punkt trzeci otrzymuje brzmienie, znaczy rozumiem, że tam jest jakieś inne brzmienie i być może lepsze, ale to brzmienie jest takie. W przypadku odmowy przyjęcia do Polskiego Związku Łowieckiego lub Koła Łowieckiego zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego. Czy po wykreśleniu tego zainteresowanemu nie będzie już służyła skarga, czy też w innej formie będzie mu służyła skarga? To bym prosił o wyjaśnienie, ponieważ generalnie uważam, że to jest przepis słuszny. I druga kwestia to jest kwestia tych składek. Pan senator proponuje zastąpić 7-procentową składkę 5-procentową, ale zanim sformułuję pytanie czy uwagę, to chciałem się dowiedzieć, ile dzisiaj wynosi taka składka? 300. Ile? 315. Składka wynosi dokładnie 282 zł. Dobra. 282, dobrze, niech będzie. Nie, ja rozumiem, tylko proszę państwa, no ja widzę, że to są groszowe różnice przecież, bo to jest składka roczna. Roczna, więc różnica między 315 a 282 podzielona przez 12 miesięcy nie jest przerażająca. Poza tym ja rozumiem, że senator Jurcewicz tutaj zmierza do tego, żeby mniej obciążyć tych myśliwych, prawda, tymi składkami. No tyle tylko, że nie, tak mi się wydaje, bo ja się tą działalnością nie zajmuję, ale to nie jest zabawa dla osób niezamożnych. Tam trzeba sobie kupić tą strzelbę, naboje, czapkę z piórkiem, prawda, manierkę. To wszystko kosztuje, no mundur. W związku z tym, proszę państwa, naprawdę nie, już nie przesadzajmy. No ja rozumiem, że ten Związek Łowiecki ma jakieś zadania, które wykonuje przy pomocy tych pieniędzy. Także jeżeli pan senator mnie przekona, że zejście z 7%, czyli z mniej więcej z 250 zł dzisiaj, czy 260 na 190, to jest to, o co chodzi, prawda, to ja oczywiście podniosę za tym rękę. Ale będzie panu trudno mnie przekonać. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, myśmy na ten temat, już zaraz, tylko tak ad vocem, panie senatorze, myśmy na ten temat rozmawiali ostatnio. Propozycja Komisji Ustawodawczej była 7%, maksymalna. Natomiast prosiliśmy, ale to za chwilę może na ten temat powie pan senator Jurcewicz, ale po kolei, proszę bardzo, pan senator Skurkiewicz. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Tej pierwszą kwestię niejako wyczerpał pan senator Borowski, którą chciałem poruszyć. Szanowni Państwo, jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem na poprzednim posiedzeniu Komisji Ustawodawczej. Ta składka obecnie to jest 282 zł, przy czym trzeba zwrócić uwagę na to, iż zaledwie część tej składki, część tej kwoty pozostaje w zarządzie głównym PZŁ, a ponad 75% przechodzi do zarządów okręgowych i ona trafia bezpośrednio również i do kół, do myśliwych. A z tych środków między innymi są utrzymywane chociażby OHZ-y, które utrzymuje Polski Związek Łowiecki. To jest jedna kwestia. Jeżeli chodzi o ten artykuł, ten punkt, trzecią poprawkę, którą złożył pan senator Jurcewicz, również chciałbym pana mecenasa, żeby przedstawił, czy ta propozycja, która w naszym druku jest, ona była wypracowana na poprzednich posiedzeniach komisji. Wobec tego, czy tutaj w jakiś sposób pozbawienie odwołania do sądu administracyjnego nie burzy naszego projektu. I jeszcze jedna kwestia, która tyczy się propozycji przedstawionych przez pana senatora Gorczycę. Szanowni Państwo, no, nie stwarzajmy sytuacji dziwnych i być może trudnych w przyszłości do obronienia. Otóż w poprzedniej kadencji Senatu przy zmianach w regulaminie wprowadziliśmy rozdział 9a do regulaminu, który tyczy się tylko i wyłącznie wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Jest tam artykuł 85c, który, jeśli Państwo pozwolicie, zacytuję. Projekt, o którym mowa w artykule 85a ustęp 3 punkt 1, dotyczy to wyroku Trybunału Konstytucyjnego, oraz wnioski o wprowadzenie poprawek do tego projektu mogą obejmować wyłącznie zmiany zmierzające do wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz ich niezbędne konsekwencje. Jak rozumiem, proszę mnie wyprowadzić z błędu, być może się mylę, poprawki zaproponowane przez pana senatora Gorczycę no, nijak się mają do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Była zgłaszana propozycja na poprzednim posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, że jeżeli jest grupa senatorów, która by chciała znowelizować, wprowadzić zmiany w prawie łowieckich, niech podejmą inicjatywę odrębną od tej, którą podjęła Komisja Ustawodawcza, realizując wyrok Trybunału Konstytucyjnego. To jest ta kwestia, dlatego też myślę, że te poprawki zaproponowane przez pana senatora Gorczycę w ogóle nie powinny być rozpatrywane na tym posiedzeniu Senatu, na tym posiedzeniu Komisji, przepraszam najmocniej. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca Rotnicka, bardzo. Państwo senatorowie, moje pytanie może będzie naiwne, bo jest łowiectwo, jest to zajęcie głównie męskie. Ale na kanwie wysokości składki, o której tutaj Państwo mówicie, nurtuje mnie takie pytanie. Właściwie czapeczka, strzelba to jest indywidualna rzecz myśliwego, natomiast te pieniądze, które są odprowadzane w formie składki, idą moim zdaniem na utrzymanie administracji Polskiego Związku Łowieckiego i częściowo wracają częściowo do, to się nazywają okręgowe rady łowieckie, tak? Rady okręgowych. Czy jakieś okręgowe. Czy zatem tych rad okręgowych nie jest za wiele? Wówczas te, powiedzmy... Ile ich jest? Ile ich jest? 49, a mogłoby być na przykład 16. Wobec tego, no nie wiem, no ale... Czy 30? Wobec tego, prawda, te pieniądze w tych okręgach byłyby nieco większe i może lepiej by się tym gospodarowano. Ale to jest takie moje spostrzeżenie i być może, że w tym kierunku mogłoby prawo łowieckie także zmierzać. Dziękuję.
okręgowych mamy, ile mamy sądów okręgowych? Okręgowych? Mniej, wydawało mi się, że mniej. A rad adwokackich mamy 24 na przykład. No, także to nie musi być wcale 49. Pan senator Gitow-Dziełotowski. Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ale już zaczęliśmy mówić o pieniądzach Polskiego Związku Łowieckiego. Ja przypuszczam, że w tle pozostaje jednak parę kwestii, między innymi kwestia wysokości zarobków uzyskiwanych przez władze Polskiego Związku Łowieckiego. Mam pytanie do panów. Powiedzcie nam, jakiego rzędu są to dochody, które otrzymują najwyższe władze Polskiego Związku Łowieckiego w cyklach miesięcznych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosimy o odpowiedź. Nie wiem, czy mogę się ustosunkować do kilku wypowiedzi, czy tylko odpowiedzieć na to pytanie. No w tej chwili jest konkretne pytanie. Później do wszystkich. Później do całości. Do wszystkich, tak? Dobrze, to... Później do wszystkich. To jeszcze, to sekundkę, niech pytania czy oświadczenia będą wyczerpane.